Witamy Was serdecznie. Cześć, przedstawiam Darka Skrzydłowskiego. Darek jest z Łodzi. Drugi raz u nas gości. Zagościł po raz pierwszy w czerwcu. To spotkanie tak zostało bardzo dobrze odebrane. Wszystko to, co mówiłeś. Między innymi to nie była tylko teoria, ale właśnie swoje życiowe doświadczenia oraz wnioski. I postanowiliśmy kontynuować z Darkiem tą rozmowę. Dzisiaj będziemy mówić o... O miłości, o świadomej miłości. O świadomej miłości. Więc Darku, ja tutaj sobie przygotowałem takie pytania. Powiedz, czym według Ciebie jest miłość? Widzicie, większość z nas poznała taką miłość, powiedziałbym książkową, hollywoodzką, którą w młodości przeżywaliśmy. Pierwsza dziewczyna, pierwszy chłopak, stany zakochania, później jakieś rozczarowanie, ból serca i taką miłość przeważnie znamy. Przez ostatnie lata, gdy życie mocno mnie, powiedziałbym, walcem przejeżdżało niejednokrotnie, doświadczałem, powiedziałbym, różnych stanów. I przyznam, że nie wiedziałem, jak reagować, nie wiedziałem, jak sobie radzić w życiu ze swoimi problemami, a tak naprawdę największe zmiany u mnie zaczęły się w roku 2009, kiedy poszedłem do szpitala i stwierdzono u mnie stwardnienie rozsiane, więc zareagowałem na to, cieszę się, że to nic gorszego, że to tylko to, a nie nic gorszego. Pani pomyślała, że leki może temu panu zmieniły, więc to był początek mojej drogi. Zacząłem szukać różnego rodzaju rozwiązań. Na początku wiadomo, weź tabletkę i będzie zdrowy, no ale się okazało, że to nie tędy droga. W każdym bądź razie, gdy przeszedłem różnego rodzaju poszukiwania, trafiłem na drogę duchową, tak bym to nazwał. I poprzez to było dla mnie totalnie coś nowego. Więc wtedy zacząłem poznawać różnego rodzaju rozwiązania, kim jestem, dokąd zmierzam i to było wszystko dla mnie nowość. Więc Mietku, pozwolisz, że zadam sobie drugie pytanie, dobrze? Aha, no dobrze. Bo trochę się zgubiłem, pozwól. Także dzisiaj tak spontanicznie się spotykamy, więc wybaczycie mi to. Tak. Widzicie? Napisałem sobie miłość do Stwórcy, do siebie i wszelakiego stworzenia. Miłość do Stwórcy oparta na totalnej wdzięczności, bo gdy dowiedziałem się o swojej chwilowej niedyspozycji, tak bym nazwał, stwardnienie rozsiane, różnie na to można reagować. I zacząłem mieć wdzięczność w pewnym momencie, idąc drogą rozwoju świadomości, za każdy dzień, za każdy krok, za to, że dzisiaj na przykład spotykamy się w tak wspaniałym gronie i wśród uśmiechniętych ludzi razem z Mietkiem, za co dziękuję bardzo. I widzicie, życie nauczyło mnie tej wdzięczności, miłości do Stwórcy za każdą rzecz, za wszystko po prostu, co mnie otacza. I przygotowałem sobie tutaj, myślę, że to później nasz realizator pokaże. Wiele lat temu, to jeszcze było przed diagnozą, robiłem taką listę wdzięczności. Jestem wdzięczny za, i można tutaj bez limitu, powiedziałbym, napisać, za co jestem wdzięczny. Powiem Wam, że bardzo to pomogło mnie przynajmniej, że nie użalałem się nad sobą. Nie było we mnie czegoś takiego malkontenctwa, że życie mnie pokarało i tak dalej. Wiecie, jestem wdzięczny za to, że przytrafiło mi się ta chwilowa niedyspozycja, dlatego że zmieniła się totalnie moja droga, moje życie się zmieniło. Tutaj na pewno w tym miejscu nie siedziałbym, nie mógłbym się z Wami dzielić, gdyby nie właśnie stwardnienie.
to był początek mojej zmiany, bo wiem, że szedłem zupełnie w niefajnym kierunku. Były pieniądze, było, powiedziałbym, wygodne życie, ale jakie życie? No to niektórzy zapracowani bardzo, powiedziałbym, biznesmeni wiedzą, jak ich życie od zaplecza wygląda. Także jestem bardzo wdzięczny za, gdy się budzę rano, pierwsze co robię, to właśnie jestem wdzięczny za to, że mogę wstać, za to, że mogę widzieć piękny widok, powiedzmy, z okna i za śniadanie, za rodzinę i za wszystko. Więc kolejnym, widzicie, w 2009 roku po raz pierwszy obejrzałem Sekret. No, tutaj z Mietkiem na ten temat rozmawialiśmy, z Bobem Proctorem. I Bob Proctor powiedział coś takiego, czego w ogóle wtedy nie rozumiałem. On mówi, że kocha siebie, że może siebie porękać, po ręce pocałować. I dla mnie to, mówię, no po prostu jakoś tam słownie na to sobie reagowałem. Ale gdy wzrastałem, moja świadomość wzrastała, był taki moment w moim życiu, to było chyba z 2 lata temu, że mogłem stanąć przed lustrem i powiedzieć: Darek, kocham Ciebie, jestem z Ciebie naprawdę dumny. I to było takie fajne, dlatego że gdy budujemy swoją wewnętrzną wartość, to tak naprawdę budujemy swoją siłę. I ta siła wewnętrzna pozwala nam pokonywać rzeczy, które czasami nas tak przygniatają, że jesteśmy czasami bezradni. I podzielę się z Wami tym, że szukamy różnych w życiu metod, rozwiązań. Chodzimy w różne miejsca. Ja też chodziłem. Bardzo dużo pieniędzy wydałem na suplementację, na różnego rodzaju rozwiązania. Po prostu to była moja droga. Ale jedynym dla mnie, najbardziej skutecznym rozwiązaniem to jest, cały czas to jest kontakt z moją górą. Jeżeli czegoś nie wiem, jak rozwiązać, po prostu rozmawiam z nimi tak, jakbym miał przyjaciela obok siebie i rozmawiam z nimi, prosząc ich o pomoc, o prowadzenie, o opiekę i tak dalej. O to, co mnie dotyka. I powiem Wam, w różnych sytuacjach zawsze przychodzi ta pomoc. Zawsze człowiek jest zaopiekowany w każdej sytuacji. I to jest dla mnie, powiedziałbym, to są dla mnie najlepsi przyjaciele, których może nie widzimy, ale wiem, że są. To jest moja wiara. Dzielę się z Wami po prostu swoimi doświadczeniami, nie narzucając nikomu absolutnie czegokolwiek to, czym się z Wami dzielę. I miłość do wszelakiego stworzenia, o czym mówiłem już, o wdzięczności, czyli potrafię, widzicie, kiedyś patrzyłem na różnych ludzi, zwłaszcza z ludźmi w moim biznesie. No bo wiadomo, jak gra jest, powiedzmy, o pieniądze, wtedy konflikty łatwo się tworzy. I na każdego można było ze złością spojrzeć, z jakąś nienawiścią i z wszelakimi negatywnymi emocjami. I na dzień dzisiejszy nauczyłem się spojrzenia bezemocjonalnego. Tak na każdą osobę, na wszystko, co się wydarza. Tak jakbym był po prostu, jakbym patrzył na daną sytuację z góry. Tak jak Mietek właśnie uczy nas tego, że staję się obserwatorem danej sytuacji. Nie wchodzę w emocje, tylko przyglądam się i odczuwam, co ta sytuacja, czego mogę się nauczyć. Co mnie ta sytuacja uczy. Więc to odczuwanie, to co z Wami się wcześniej dzieliłem, że odczuwanie poprzez serce, żebyśmy po prostu czuli każdego człowieka, każdą sytuację, co czasami wydaje się, że coś bardzo patowego nas dotyka. Tak jak w moim przypadku zostało stwierdzone stwardnienie rozsiane, ale ja
nigdy nie patrzyłem na to, że mnie się przytrafiło coś złego. Zawsze szukałem rozwiązań. Zawsze upatrywałem w tym coś, nazwijmy to, pozytywnego. Bo poprzez to sam się zmieniłem i z tego jestem bardzo zadowolony. Poznałem zupełnie innych ludzi, zacząłem poznawać innych ludzi. I odnalazłem tak naprawdę dzięki temu swoją drogę. Bo zawsze chciałem być mówcą motywacyjnym. Pamiętam, jak w Spodku w Katowickim w 1993 roku, na bardzo dużej konferencji, siedziałem na samej górze i wtedy, pamiętam, zrodziło się we mnie marzenie, żeby być mówcą motywacyjnym. I przyznam, że na początku robiłem to przez wiele lat, ale drogi życiowe tak pokierowały mną, że zacząłem robić coś innego. Byłem od 7 klasy DJ-em, później firmę eventową prowadziłem. Także te doświadczenia były naprawdę różne. I dzięki temu, że stwardnienie rozsiane stwierdzono, jestem tutaj i mogę pomagać różnym ludziom, dzielić się z nimi, dlatego że sam przeszedłem drogę, poprzez którą zahartowałem się i mogę widzieć innych ludzi, ich sytuacje i być im pomocnym. I czuję się w tym dobrze spełniony i Mietkowi jestem wdzięczny, bo Mietek bardzo dużo wniósł w mojej, powiedziałbym, drodze rozwoju świadomości. Także to tak. Może tak, coś dodam. Czyli w momencie, gdy przyszła diagnoza lekarska, pewna informacja, tak, o tym stanie zdrowia twojego organizmu. Twoja uwaga przeniosła się na tą informację i miałeś do wyboru albo idąc za głosem umysłu rozpaczać z tego powodu, albo jakby to zaakceptować i otworzyć się, co może mi to przynieść, tak? Bo my zaprogramowani przez umysł reagujemy zawsze jakimś smutkiem, strachem i żalem i tak naprawdę pogłębiamy problem. U ciebie nastąpiło to inne spojrzenie, tak, że otwierasz się na nowe doświadczenie, bo ten stan zdrowia zatrzymał cię na starej ścieżce życia, która może niekoniecznie prowadziła do czegoś konstruktywnego, tylko może gdzieś do jakiegoś samozagubienia. A tutaj mogłeś zatrzymać się dla siebie, przyjrzeć się i otworzyć się na nowe rozwiązania. I w momencie, gdy my akceptujemy to, co na dany moment zaistniało, tak, bo od naszej reakcji w tu i teraz na tą informację, która przyszła, zależy dalsza jakość naszego życia. I jeśli dalej dobrze popracujemy z tą informacją i dalej będziemy swoją uwagę inwestować w miłość do siebie, jak to powiedziałeś, do Stwórcy i do wszelkiego stworzenia, czyli okazywać wdzięczność do wszystkich za wszystko. Ja tu bym jeszcze rozszerzył tą wdzięczność jako odmianę miłości, bo Masaru Emoto, gdy robił doświadczenia z wodą i na jednej buteleczce z wodą było słowo miłość i potem ta kropelka była poddana analizie, obróbce fotograficznej, a na drugiej buteleczce było napisane słowo wdzięczność i okazuje się, że zdjęcie kryształka, tego kryształka lodu przy słowie miłość i wdzięczność było takie samo. Więc przyjmijmy, że miłość jest to pewna, że to jest synonim wdzięczności. I ja bym tylko jakby rozszerzył, że nie tylko do Stwórcy, ale patrzmy na to, że to jest do siebie w formie Stwórcy, do siebie w formie siebie w tym przejawieniu, do siebie w formie tych wszystkich innych stworzeń, jak nazwałeś, ale dodałbym jeszcze element bieguna ujemnego, dodatni ujemny, czyli, bo tego tutaj brakuje, Matki Ziemi. Bo z minerałów Matki Ziemi są stworzone nasze ciała i w tym momencie uruchamia się według mnie pewien przepływ energii i stan światła może być, gdy nasze uwielbienie i nasza wdzięczność jest do aspektu męskiego, żeńskiego i do wszelkich aspektów mnie, wokół mnie oraz
do mnie, tak? Miłość, szacunek, wdzięczność, akceptacja, uwielbienie. I tym stanem emanować i przejawiać ten stan po prostu ciągle będąc w tu i teraz. Także jesteś na pewnej nowej drodze. Ufam, że ta droga w pewnym momencie wyprowadzi cię na jeszcze lepszą, na lepszą jakość życia. Tylko wytrwajmy w tej uważności i w tej uwadze i w inwestowaniu swojej uwagi we wdzięczność. Tak? A na tej kartce, którą tam pokazałeś, jakie formy wdzięczności i do kogo wypisałeś? Możesz nam powiedzieć? O, to jest bardzo długa lista. To bardzo dobrze, że bardzo długa, bo ja bym w skrócie powiedział, że do wszystkich i bez warunku, czyli za wszystko. Ale rozłóż może na czynniki pierwsze. Za to, że jestem samodzielny, że nie potrzebuję pomocy drugiej osoby, żeby się, nie wiem, powiedzmy ubrać, żeby jechać samochodem. Czasami jak żyjemy w naszej gonitwie, nie doceniamy prostych rzeczy. To, co robimy każdego dnia, jemy obiad, ubierzemy się, wydaje nam się takie bardzo proste i takie oczywiste i tego w ogóle nie doceniamy. A w momencie, kiedy kiedyś byłem narciarzem, byłem piłkarzem, można powiedzieć jak kozica górska, chodziłem po górach, było dla mnie to oczywiste. Jak na WF-ie ćwiczyłem, to jak widziałem, że mój kolega nie może się głowy dotknąć do kolan, to sobie myślałem, no bez nazewnictwa. I widzicie, wszystko zależy od tego punktu widzenia. W momencie, kiedy nas coś dotyka, to właśnie, chciałem wam w związku z tym, co mówię, mam do was prośbę, żebyście mogli zrobić sobie w odpowiednim dla was czasie, najlepiej po tym wykładzie, zwłaszcza nasi widzowie, żebyście wzięli dobrą opaskę na oczy i w tym domu, w domu, tam gdzie jesteście, żebyście włączyli zegarek na 5 minut. Zawinęli swoje oczy, zakryli i róbcie te wszystkie czynności, które każdego dnia robicie przez 5 minut. Żyjcie zamkniętymi oczami przez 5 minut. Wtedy poczujecie radość i wdzięczność, jak ściągniecie opaskę. Zachęcam was do zrobienia właśnie takiego ćwiczenia. No, bardzo ciekawe ćwiczenie. No, jest takie przysłowie, które mówi, że doceniamy zdrowie czy cokolwiek w momencie, gdy to utracimy, tak? A przynajmniej przysłońmy sobie rzeczywiście wzrok, doświadczmy 5 minut egzystencji w domu bez tego aktywnego zmysłu, wzroku. I potem po odsłonięciu rzeczywiście pojawia się powód do wdzięczności, że ten wzrok mamy. Jeszcze chciałem powiedzieć, że tak, tutaj w tym życiu ziemskim, w tym doświadczeniu naszym ziemskim, każdy w naszym indywidualnym hologramie życia spotyka się zawsze z różnymi aspektami miłości albo jej braku w relacjach z naszymi bliższymi czy dalszymi. Czyli wszystko jest albo miłością i wtedy są cudowne i smaczne owoce naszego doświadczenia tutaj na Ziemi. Nasze zmysły cieszą się z tego, że jesteśmy szanowani, akceptowani, kochani. Inni są nam wdzięczni. I doświadczamy z takich słodkich smaków życia, ale też i zdarzają się te zdarzenia, gdzie jest wołanie o miłość. I o miłość woła nas to i ci ludzie, którzy pokazują, co w nas jest nieukochane, tak? To, co w nas jest nieuszanowane. Umysł nazwałby to, że to jest no, jakieś niewłaściwe zachowanie, tak? Bo ci ludzie zachowują się tak jakoś w sposób nie do pokochania, nie do uszanowania, często reprezentując jakieś zachowania nawet patologiczne. Ale jeśli coś przydarza się w naszym hologramie życia, to to dotyczy na pewno nas, bo wszystko, co się przydarza i my to rejestrujemy swoim zmysłem wzroku,
albo słuchu, to jest nasze, dotyczy to nas, pojawia się to w idealnym momencie, nie za wcześnie, nie za późno, pojawia się po coś. Naszym zadaniem, jeśli to jest, to wywołuje w nas jakąś emocję, jakieś niezadowolenie, to naszym zadaniem jest to przyjrzeć się temu, pokochać i zamknąć tą sprawę z szacunkiem, z utrzymaniem godności dla tej osoby, która reprezentuje to zjawisko. A jak tak ja to widzę według tej ścieżki, którą staram się iść w coraz większej uważności, chociaż też zdarza mi się zapomnieć i wtedy pojawiają się te owoce, ale naszym zadaniem, no ja staram się przebudzić jak najszybciej, zobaczyć, aha, dobrze, jest to moje, tak? Coś mi to pokazuje, to nie jest przypadkowe i pokazuje mi to prawdopodobnie coś, co we mnie jest niepokochane i albo jest to dla mnie egzamin główny, a może tylko teścik przypominający. Jeśli zdamy dobrze egzamin główny, to zauważyłem, że pojawiają się takie teściki na naszej drodze i w momencie, gdy my zdamy ten teścik w formie takiej delikatnej kartkóweczki, przeskakujemy bardzo szybko na nową, lepszą jakość życia. Po prostu w tym wieloświecie, w tych równoległych rzeczywistościach przeskakujemy na linię życia o dużo lepszych parametrach. Czy chciałbyś coś jeszcze też powiedzieć o miłości? Czy jest celem naszej drogi tu na ziemi miłość? Tak, jak najbardziej. Właśnie chciałem, no tą tabelkę wszyscy bardzo dobrze znamy. Tabela częstotliwości emocji. Przyznam, że gdy nie znałem tej tabelki, dzięki Mietkowi ją poznałem, a zobaczyłem to, co robię każdego dnia. Więc ta tabelka na początku była takim moim drogowskazem. Uświadamiałem sobie, w jaki, co, po prostu co robię, w co wchodzę, co mnie zaniża. I widzicie, z tym już się dzieliłem, ale powiem jeszcze raz. Pamiętam, pojechałem do doktor Dąbrowskiej i używałem wtedy takiego narzędzia, cały czas zresztą używam Ho'oponopono. I był to bardzo gorący dzień. I pamiętam, robiłem Ho'oponopono do jednej osoby. Trwało to chyba z półtorej godziny. Więc 30 przeszło stopni, gorąco. I powiem wam, na początku w swojej wyobraźni tej osoby nie mogłem zobaczyć. Po półtorej godziny regularnego, wytrwałej, nazwijmy to pracy, powtarzania w kółko tego samego, tą osobę zobaczyłem. Ta osoba podeszła do mnie i powiedziała: Darek, wszystko jest ok, wybaczam ci, przytuliła mnie i poczułem się, jakby ze mnie zeszła bardzo tona, jakiś plecak z kamieniami, który nosiłem powiedzmy wcześniej na plecach, jakby mi spadł. Wyszedłem z tego samochodu i wtedy dosłownie zacząłem, no, dobrze chodzić, powiedziałbym, że na początku chodziłem, wsiadając do auta, nazwijmy to na dwójkę, a po Ho'oponopono zacząłem chodzić powiedzmy na siódemkę, czy jeszcze lepiej. I widzicie, na początku myślałem, że to jest przypadek, ale tydzień później zrobiłem do innej osoby to samo i sytuacja się powtórzyła. W domu zauważyłem i w różnych relacjach, czy biznesowych, czy osobistych, mnie jest to łatwo doświadczyć, osobom zdrowym trudno, dlatego że wasza bateria jest powiedzmy na 100%. Jak wy stracicie 10%, to idziecie dalej. A no teraz użyję porównania. Moja bateria w porównaniu do was jest powiedzmy 10 albo góra 20%. I w momencie, gdy tracę energię, to nie jestem w stanie przejść, można powiedzieć, 4 czy iluś tam metrów. I wiem na swoim przykładzie, jak działają energie pozytywne. Wiem, jak działa pozytywna, zwłaszcza energia miłości,
bo dzisiejszy nasz temat jest miłość. I gdy wchodzimy w te najwyższe, powiedziałbym, częstotliwości, radość, miłość, wtedy dzieją się naprawdę cuda. Doświadczam tego każdego dnia, gdy są bardzo dobre emocje, gdy człowiek jest w radości, w tej błogości, wtedy no, stan mojego funkcjonowania jest zupełnie inny. Uczę się tego wszystkiego i dzielę się tym, co doświadczam każdego dnia, by no, być przydatnym w jakichś tam przypadkach dla Was. Także to jest naszym, na pewno właśnie, bo mnie tak zadał pytanie, nie odpowiedziałem na to pytanie, czy miłość jest naszym celem? Tak, jak najbardziej. Bo wyobraźmy sobie Warszawę. I w Warszawie mieszkają tacy, można powiedzieć, Bielakowi i Skrzydłowscy. I wyobraźcie sobie teraz sytuację, że po miesiącu policjanci zamówiliby chyba telewizory, jakieś do ping-ponga paletki i by, nie wiem co zaczęli robić, bo by się nudzili, bo by nie mieli pracy. Bo Skrzydłowscy by się, no nie wiem, nie kłócili, nie byłoby żadnych sytuacji, żadnych napadów, rabunków i co ta policja by zaczęła robić. Tak samo wojsko. Do czego by było wojsko? No, ja... Nie trzeba mnie bronić, nie trzeba mnie ochraniać, Mietka też nie trzeba ochraniać. Wojsko niepotrzebne. Sądy, do czego sądy? Mieliśmy sytuację biznesową, telefon 1-3 minuty, wszystko załatwione między nami. Więc czy prokuratorzy i tak dalej. Zobaczcie, wiele zawodów, które dzisiaj jest, gdy człowiek żyje, tak jak na przykład w 93 roku pierwszy raz pojechałem do Szwajcarii i byłem zdumiony, że są komisy samochodowe przy salonach, że mogłem podejść, zobaczyć, nie było nic zamurowane siatkami, że nie było żadnych żandarmów i tak dalej. Rowery stoją na ulicach, wszystko jest dostępne i ludzie są uprzejmi. Byłem zaszokowany. Więc w momencie, gdy wchodzimy na te wysokie wibracje, nasza świadomość wzrasta, wtedy nasza jakość życia się zmienia. I no, czasami takie, niektórzy na to mówią, utopijne filmy, takie piękne. Właśnie dążymy do tego, żebyśmy mogli żyć w zaufaniu, w radości, w miłości, we wdzięczności i w tych dobrych wibracjach, w których życie naprawdę jest piękne. Zanim może przejdziemy do pytania o tym, czy miłość ma wpływ na zdrowie, chociaż już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, wokół nas jest pewien bank, czy powerbank, czy jakiś magazyn przy ogromnej ilości energii, po który możemy sięgnąć. My sami, tak jak Darek powiedział, jeśli utracimy 5 czy 10% z tej energii, bo gdzieś się zapomnimy, na kogoś się wkurzymy, obrazimy, mamy do kogoś złość, no oglądamy się jakiś tam filmów, albo pójdziemy gdzieś tam na jakieś ceremonie, wchodząc w mocne poczucie winy, czy po którejś ze stron w jakichś debatach politycznych weźmiemy udział i jakiejś strony będziemy bronić, a z inną walczyć. To są takie stany zapomnienia. My też tracimy energię, czyli bateryjki podlegają rozładowaniu. Natomiast my tracimy tam te 5, czy 10, czy 15% i w miarę szybko się zregenerujemy. Ale jeśli długo to będzie trwało, przez lata, przez dziesiątki lat, to też się odbije na naszym zdrowiu. Jeśli będziemy w tych stanach emocjonalnych wchodzić w świat dualny PiSu, czy Platformy, czy jakichś tam nacjonalizmów, czy innych rzeczy, czyli poza świat jedności wyjdziemy, no to będziemy poza pewnym przepływem energii, nie możemy sięgnąć w pełni i załadować się z tego pola nieograniczonej energii, która to jest w nas. Natomiast jeśli wejdziemy w ten stan, ty to osiągnąłeś poprzez Ho'oponopono, czyli w stosunku do pewnej osoby, która była twoim mistrzem, nauczycielem, okazałeś cały czas wdzięczność i szacunek, to podziękowanie i bezwarunkową miłość, czyli
uwalniałeś się od splątania z tą osobą i wysyłałeś to do lustra, tak? No to odbicie w lustra przejawiło się, zmaterializowało się w przeciągu pół godziny, tak? Bo ta osoba przyszła już, czy trochę dłużej, już zmieniona i ona też podziękowała, tak? Czyli bardzo szybko doszło do materializacji. Nie patrzyłeś jakby na tą osobę na dany moment, tylko jakby wycofałeś się, odszedłeś gdzieś tam na bok, wykonałeś pewną pracę w skupieniu, w uważności i wysłałeś do lustra coś, co chciałbyś, żeby do ciebie wróciło. I to był piękny przykład. Ja zachęcam do tego, żeby korzystać z tego nieograniczonego pola możliwości, które jest wokół nas i wchodząc w stan jedności, uwielbienia i miłości właśnie do swojego aspektu męskiego, do swojego aspektu żeńskiego, do siebie w sobie i do wszystkich aspektów męskich, żeńskich wokół nas, czy to są ludzie, rośliny, czy zwierzęta, to są wszystko nasze własne emanacje, wtedy włączamy się, logujemy się do tego pola i cokolwiek pojawi się w naszym życiu, nie rozwiązujmy żadnej kwestii, tylko oddajmy aspektowi męskiemu i żeńskiemu, a my tylko pozostańmy w stanie zaufania. Będąc w stanie zaufania do swojej wyższej świadomości, do Matki Ziemi, oddając każdą kwestię, czy to zdrowotną, czy to biznesową, czy to jakąś partnerską, to, bo jeśli my to będziemy chcieli rozwiązywać, my jako Mietek, czy jako Darek, czy Tomek, to my to będziemy starali się rozwiązywać poprzez umysł i będziemy coś tam kombinować, tak? Jak zmienić tego człowieka, żeby już nie był taki, jaki jest. Czyli będziemy starali się zmienić odbicie w lustrze. A to nie tak mamy działać. My po prostu mamy zachować ciszę i spokój, a wszystko, co jest na dzień dzisiejszy kwestią, którą umysł nazwałby problemem, oddając Matce Ziemi, naszej wyższej świadomości, oddajemy się pewnemu prowadzeniu i te nasze aspekty wyższe, jak wyższa świadomość i Matka Ziemia, idą i rozwiązują kwestie po linii najmniejszego oporu. Coś, co my będziemy starali się rozwiązać poprzez umysł, to będzie to jak walka z wiatrakami po linii największego oporu. Oddając, tak, a trwając przede wszystkim w zaufaniu, poddając się prowadzeniu, chociaż nie wiemy, czy za chwilę pójdziemy w prawo, czy pójdziemy w lewo. Umysł pragnie takich informacji, będzie się ciągle domagał takich informacji. Gdzie mam iść? Czy w prawo? Czy w lewo? Czy to zrobić tak? Czy siak? Czy owak? Warto nie wchodzić w retorykę z umysłem, nie rozmawiać z nim, tak? Tylko trwać w ciszy, trwać w spokoju, w utrzymaniu swojej takiej wewnętrznej błogiej częstotliwości, cały czas być w uwielbieniu do aspektu męskiego, do swojej wyższej świadomości, do Matki Ziemi, w uwielbieniu do siebie, nawet w takiej formie, jak mówiłeś, głaszcząc siebie czy całując siebie po własnych rękach, ale będąc też w uwielbieniu i w zachwycie i w szacunku do wszystkich aspektów, które nas otaczają tutaj w poziomie, tak? Tylko wystarczy wejść w to połączenie i trwać, i trwać, i trwać. A cokolwiek się pojawi, oddawać wyższemu aspektowi. I wtedy to się wszystko, każdy problem, problem to jest coś, co umysł nazywa problemem. Każda kwestia, każdy egzamin, który na dany moment przychodzi do naszego hologramu życia, rozwiązuje się po linii najmniejszego oporu. Tak? Z lekkością się wszystko rozwiąże. Także no tak ja to widzę jako uzupełnienie do tego, co powiedziałeś. Chciałem jeszcze właśnie zapytać o to pytanie, czy miłość ma wpływ na stan naszego zdrowia? Może? Tak. Oczywiście, jak najbardziej. To jestem takim miernikiem, co już wcześniej mówiłem, więc każdy krok w moim życiu jest świadomy i przyglądam się wiecie, mnie tak zadał pytanie i pozwólcie, że mam taki punkt, przygotowałem punkt odniesienia miłość do. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś z naszych bliskich wjechał samochodem na pasach, na pieszych, na jakąś osobę.
coś, nic się wielkiego nie wydarzyło, ale wiadomo, przyjeżdża policja i tak dalej, sytuacja jakaś. I gdy tym kierowcą jest, powiedzmy, nasz syn, nasza ukochana osoba, ktoś z naszych bliskich, i to od razu w głowie chcemy go bronić. Od razu wiemy, że to na pewno ktoś wbiegł mu na drogę i tak dalej. Ale w momencie, gdy tym kierowcą jest jakaś nacja, która niekoniecznie jest przez nas, powiedzmy, no, ukochana, tak bym to powiedział, wtedy automatycznie już patrzymy zupełnie z innej perspektywy. Patrzymy na tego człowieka jak na obcego. Nie jak na swojego syna, na swoją córkę, przyjaciela. I widzicie, w ostatnim czasie życie pokazało mi, że w każdej sytuacji, która się wydarza, żeby na każdego człowieka spojrzeć tak jak na samego siebie. I jak widzę, czasami widziałem jakiegoś, no, jakąś niefajną osobę, no to no, różne myśli przechodziły. A dzisiaj patrzę na tego człowieka z bardzo dużą głębią, wysyłam mu dobrą intencję, życzę mu jak najlepiej i nie oceniam go. Patrzę na niego jak na osobę, która, jak na samego siebie, który doświadcza właśnie w takiej postaci, że po prostu jest na innym poziomie świadomości niż ty czy ja w dniu dzisiejszym. I gdy przyjmujemy inny punkt widzenia, bez oceny, bez krytyki, wtedy wiem, że ze mnie wypływa wszystko to, co najlepsze w kierunku danej osoby. I dobrze się po prostu z tym czuję. Bardzo się dobrze z tym czuję. Także to tak pokrótce chciałem się z wami z tym podzielić. I na zakończenie kiedyś z kimś rozmawiałem odnośnie właśnie takich sytuacji, że donacji, że jeden ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. A ja zadałem mu pytanie. Mówię, słuchaj, czy możesz zrobić drzewo genealogiczne, narysować i zobacz, czy ten człowiek nie jest, no, czy on jest w twojej rodzinie. Coś takiego. I wiadomo, że jeżeli zrobimy drzewo genealogiczne, to okazuje się, że każdy, kto tu siedzi, to jest bratem, siostrą, bo jesteśmy jednym, jesteśmy z jednego źródła. Każdy z nas przeżywa swoje życie w takim, a nie innym doświadczeniu dnia dzisiejszego. Więc to dało mi bardzo takie głębokie poczucie drugiego człowieka i po prostu zrozumienia całym sobą, no, po prostu spojrzenia na każdego człowieka. Także to tak pokrótce. No tak, bo rysując drzewo genealogiczne, jesteśmy na samym szczycie kartki i wyprowadzając od siebie linię do swojego taty, do swojej mamy, tak, potem do ich rodziców, to coraz szersze staje się jakby to drzewko, ale i od tego drugiego człowieka się okazuje, że schodzimy do jednego pnia, do jednego korzenia, tak. To jest jakby potwierdzenie, rysując takie drzewo genealogiczne, potwierdzenie, że wszyscy wychodzimy z jednego źródła. Przy czym ja to widzę tak, że ty jesteś, Darku, źródłem, jako ta najwyższa świadomość, źródłem swojego przejawienia i ty podzieliłeś się na siebie oraz nieskończoną ilość siebie w formie tych wszystkich istot, które ciebie otaczają i my jesteśmy częścią twojej kreacji, tak? Co prawda iluzoryczną, bo ty jesteś jedyny prawdziwy, a my jesteśmy pewną mają, ułudą albo też iluzją, ale jednocześnie ta iluzja jest dla ciebie lustrem i to, co do nas wyślesz, to będzie do ciebie wracało i to, co wysłałeś, to będzie wracało. Dziś masz już świadomość,
taką, że nie skrzywdzisz nikogo, tak? I nie wyślesz do lustra jakiejś właśnie czy krzywdzącego słowa, czy krzywdzącego zachowania, bo czynąc to innym częściom, innym, to czynisz to tak naprawdę sobie i wiesz, że to wróci. Więc możemy świadomie stać się po prostu dobrymi ludźmi. Tak. Dokładnie, zgadza się. I w sumie tym takim nastrajająco pozytywnie, optymistycznym akcentem. Mogę jeszcze jedno? Tak? No dobrze, proszę. Na zakończenie chciałem tylko podzielić się z Wami, bo jestem taki pedantyczny w działaniu, powiedziałbym. I 2 tygodnie temu po rozmowie z Mietkiem wiedziałem, że mam się przygotować. Przygotowałem sobie i miałem, słuchajcie, dzień, bo poprosiłem o pomoc, o wsparcie, o prowadzenie i zaczęło wszystko mi spływać totalnie, punkty, o czym powiedzieć w momencie. To było lawina. I od następnego dnia chciałem przygotować prezentację, slajdy, wszystko super, hip. Przyszedł kolejny dzień, nagle nie wiadomo skąd, 1500 rzeczy tak ważnych, które po prostu były na przedwczoraj. Minął kolejny dzień, ta sama sytuacja. Kolejny, ta sama sytuacja. Wyobraźcie sobie, 4 dni do dzisiejszego dnia, mówię, to jest niemożliwe, nie wierzę w to. Dzwonię do Mietka, mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, będzie to dla nas nowe doświadczenie, chciałem Cię poprosić o pomoc w formie wywiadu. Słuchajcie, właśnie zanim zadzwoniłem do Mietka, to też poprosiłem o pomoc, o wsparcie, prowadzenie i przyszła mi od razu momentalnie odpowiedź. Pojawił mi się Mietek jako, można powiedzieć, odpowiedź. Zadzwoniłem do niego, Mietek powiedział, nie ma problemu, jest ok. I kolejne 3 dni wiedziałem, że będę miał czas na przygotowanie się do dzisiejszego wystąpienia. Ale sytuacja, jak myślicie, pomieniła się. Nagle zaczęły przychodzić takie rzeczy, że były na jeszcze przedwczoraj. Więc doszło do dnia dzisiejszego. I powiem Wam, jestem Wam bardzo wdzięczny za uwagę, ale na zakończenie chcę powiedzieć tylko to, że jeżeli oddajemy, ja to nazywam Bogu, wyższemu ja, każdy z Was niech nazwie to jakkolwiek uważa. Jeżeli oddajemy swoje życie i dajemy się prowadzić, to wtedy zawsze przychodzą najlepsze rozwiązania na każdą sytuację. Kiedyś byłem bardzo w umyśle. Tu jest mój kolega Wojtek, on znam się bardzo wiele lat. I wie, że zawsze musiałam głową wszystko wykreować. Musiałam mieć pozapisywane. I powiem Wam, tyle ile straciłem w biznesie kontaktów, pieniędzy i różnych zleceń, przez to, że zawsze głową kreowałem. Musiałam mieć wszystko zrobione według głowy. I zawsze traciłem. A w momencie, kiedy oddałem swoje życie i wszedłem w takie prowadzenie, to powiem to jeszcze raz, że czuję się tak, jakbym teraz płynął łódką po rzece z prądem rzeki i przyglądał się, jak piękne jest życie wśród tak fantastycznych ludzi jak wy. Dziękuję Wam serdecznie, Mietkowi, za to dzisiejsze spotkanie. Ja też Tobie dziękuję, Darku. Dzięki. Dziękujemy bardzo.